Marek Migalski, były europoseł, politolog. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Nawiązując do poprzedniej mojej rozmowy właśnie z Przemysławem Wiplerem, wynik Konfederacji Pana zdaniem to jest sukces, czy to jest porażka Konfederacji? No, gdyby porównać to z tym, ile Konfederacja stała przed czterema laty, to można by powiedzieć, że wiele się stało, żeby nic się nie zmieniło. Ale oczywiście, że to jest poniżej oczekiwań. Konfederacja w tej kampanii zaliczyła fantastyczny wzlot na wiosnę, czy przełom, na przełomie wiosny i lata, i fantastyczny też z punktu widzenia politologa upadek. Jeśli pan będzie chciał, to oczywiście mogę wyjaśnić zarówno jeden proces, jak i drugi. No to bardzo chętnie, bo też czytałem różnego rodzaju wypowiedzi ekspertów, między innymi też pana teksty. I zastanawiam się, czy PiS i Koalicja Obywatelska trochę rozegrały konfederację. Z tego względu, że można chyba powiedzieć, że odrobinę podkradły jej niektóre postulaty. To jeden z czterech czy pięciu powodów, dla których Konfederacja ostatecznie skończyła na tych siedmiu procentach. Tak, rzeczywiście w pewnym momencie zarówno PiS, jak i Platforma Obywatelska z, wróciły po swoich wyborcach, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy PiS dlatego, że podkręcił antyukraińską retorykę. Niestety nie tylko retorykę, ale również praktykę, czyli poszedł na wojnę właściwie handlową z Ukrainą, zaczął mówić językiem de facto antyukraińskim który do tej pory, do tego momentu był zarezerwowany dla Konfederacji, która od samego początku wojny konsekwentnie była jedyną antyukraińską partią w Polsce, więc to była strategia PiS-u. Natomiast Platforma i po części, nawet może w większym stopniu Trzecia Droga podkradły z kolei elektorat liberalny Trzeciej Drodze, przepraszam, Konfederacji. Elektorat, który poszedł tam na wiosnę dlatego, że zobaczył, iż Platforma ściga się z PiSem na obietnice socjalne. Wtedy, kiedy roz Kaczyński mówił o tym, że 800 plus 1 stycznia, no to Donald go przebija i mówił, że to jest świetny pomysł, tylko że od 1 czerwca. I w pewnym momencie zarówno Trzecia Droga, zwłaszcza ustami Ryszarda Petru, ale również Platforma wśród tych 100 postulatów zaczęła wracać do takich elementów liberalnych i część poważnych ludzi, którzy na wiosnę uznali, że ta konfederacja, wolnorynkowa konfederacja to jest dobry pomysł, odstąpili od konfederacji uznając, że tam jest zbyt dużo szuru, i po prostu wariatów, antysemitów i innych tego typu ludzi. A te wolnorynkowe postulaty odnaleźli właśnie w, po części w Platformie Obywatelskiej, a po części w trzeciej drodze, zwłaszcza u, w Polsce 2050, a zwłaszcza już u Ryszarda Petru. A myśli pan, że postawa liderów jakkolwiek wpłynęła na wynik Konfederacji? Okej, okay, no bo z jednej strony Janusz Korwin-Mikke, te jego no, brzydkie bardzo wypowiedzi na temat pedofilii, na temat kobiet. Z drugiej strony Sławomir Mencen, który przez pewien czas jawił się jako człowiek merytoryczny, ale w pewnym momencie zaczął wychodzić na scenę, rozrzucać te fejkowe banknoty, starł się z Ryszardem Petru na scenie, parafrazując słowa z filmu Chłopaki nie płaczą. No, wypadło to... Różnie jest to oceniane. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia postawę liderów Konfederacji? To, to drugi z tych czterech czy pięciu powodów rzeczywiście mi Morce nie, 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 nie udźwignął. Znaczy okazał się po prostu jednak dzieciakiem z TikToka i o ile to mogło być sympatyczne i miłe i, i, i atrakcyjne dla gimbazy, no to właśnie odstraszyło poważnych ludzi. No po prostu ludzie nie chcą, żeby liderem ich partii, a w przyszłości być może premierem albo marszałkiem Sejmu był gość, który popisuje się tym, ile może potrafi wypić piw na scenie. I, i te, to, co mogło działać na młodych ludzi, po prostu odstręczyło tych, którzy przyszli do Konfederacji szukali tam poważnej alternatywy dla PiSu i dla Platformy. Oczywiście, że nie można nie Docenić zasług Janusza Korwina Mikke w, w tym słabym, w, w słabym wyniku em, Konfederacji, ale w moim przekonaniu zadziałał przede wszystkim taki mechanizm nie tylko liderów, ale po prostu też tego, kto znalazł się na listach. I mam na myśli nie tylko tych wszystkich wariatów, których tam wychwyciliśmy, czy dzięki dż, pracy dziennikarzy i, i też w mediach społecznościowych, po prostu zwykłych, zwykłych użytkowników mediów społecznościowych. Zobaczyliśmy po prostu, że tam są zwolennicy, nie wiem, Hitlera, teorii, o Reptitaliana, chyba tak to się mówi, innych teorii spiskowych, ale to jest najważniejsze jedna rzecz, a mianowicie no każda partia wystawiła, czy każdy komitet wystawił w tych wyborach 960 kandydatów. No i o ile na przykład tajemnicą zawsze sukcesu psl jest to, że wśród tych 960 kandydatów są ludzie poważni. Poważni i poważani w lokalnym środowisku. To jest wójt, to jest jakiś lokalny przedsiębiorca, to jest szefowa koła gospodyń wiejskich, szef Ochotniczej Straży Pożarnej. I to są ludzie, którzy mają własny elektorat, który to są ci, którzy na których wyborcy głosują nie dlatego, że prezentują PSL, ale dlatego, że są po prostu fajnymi ludźmi. I to zawsze jest ta tajemnica, dlaczego PSL w sondażach ma 3-4%, a w, później już w, w, w realnych wyborach ma 7-8%. I to jest odwrotnością tego były listy były Konfederacji. Znaczy one zostały zapełnione 960 ludźmi, ale zazwyczaj to były albo no -namy, Albo ludzie po prostu kom, z kompletnej łapanki, bez, żadnej, bez żadnego dorobku, bez żadnej wartości dodanej. No po prostu trzeba było kogoś wrzucić na 10, 15, 12 miejsce. No to się wrzucało jakiegoś studenta, jakąś asystentkę, po to, żeby, żeby no wypełnić wymogi, ale oni nie przynosili swoich głosów. I to jest też te, te, ten efekt. Znaczy, to jest przyczyna tego, tego, tego spadku Konfederacji w ostatnim czasie. To przesuniemy się w takim razie dalej, jeśli chodzi o prawą, scenę, prawą stronę sceny politycznej w Polsce. Ja zastanawiam się, się, co mogą zyskać Ziobryści, gdyby odłączyli się od Prawa i Sprawiedliwości i yy, utworzyli własny klub parlamentarny? W moim świaniu to jest bardziej prawdopodobne niż nieprawdopodobne, dlatego że dożyć się wystarczy ich, ich jest chyba 18, więc, więc wystarczy na klub. by Uzyskali podmiotowość. to Znaczy na bliższe 4 lata, jeśli opozycji uda się sformować rząd, no to by, by, Debata przeniesie się wreszcie do Sejmu. No i tam ziobrzyści mogliby zginąć w jednym wielkim klubie Zjednoczonej Prawicy i przestać być rozpoznawalni społecznie. Więc w ich interesie jest to, żeby się odłączyć, nawet jeśli to byłoby taki rozwód aksamitny z pisem i po prostu walczyć o własną podmiotowość. To się udawało ziobrzystom w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy wtedy, kiedy mieli ministerstwa, kiedy potrafili zainteresować sobą, swoimi programami, swoimi politykami wyborców. I pokazuje, że jak gdyby no wszyscy praktycznie z Solidarnej, chyba prawie wszyscy z Solidarnej polskie odnowili swoje mandaty, a doszło jeszcze jakichś tam dwóch czy trzech nowych kandydatów, to pokazuje, że oni potrafili się wyróżnić na tle innych kandydatów zjednoczonej prawicy. No i to byłby ten, ten, ten właśnie zysk, znaczy by pokazanie wyborcom, że istnieje coś takiego jak suwerenna Polska, że ma własną odmienną agendę. No i takie podgryzanie PiSu, zwłaszcza, że jeśli by, by rzeczywiście okazało się, że Paweł Kukiz zrobi własne koło z kolei, no to by oznaczało, że z tych 190 chyba czterech, tak, jeśli dobrze liczę, posłów dzisiaj Zjednoczonej Prawicy. Mielibyśmy co najmniej dwa kluby i jedno koło, i to z kolei powodowałoby pewne procesy erozyjne w samym pisie, na czym ziobrze, by zależało. No bo powiedzmy sobie szczerze, rozpoczęła się walka też o, o przywództwo po po Kaczyńskim. Wydaje mi się, przemknęło mi to na, na, na Twitterze, że pan Mastelarek, który chyba za chwileczkę będzie oficjalnym doradcą prezydenta, powiedział na pytanie dziennikarza, czy Kaczyński powinien odejść, powiedział twierdząco tak. No to oznacza wobec tego, że rozpoczyna się już oficjalna wojna o Schedę po Jarosławie Kaczyńskim, no i w tym wypadku Ziobro nie może być schowany, nie może być ukryty. On musi pokazać, że on jest pretendentem do tej walki o te głosy postkaczystowskie, czy po prostu. No, prawicowe. Erozja i dezintegracja PiSu, o tym pan mówi, ale ja chciałbym skonfrontować jedną opinię z tym, co pan za chwilę powie, bo cały czas jednak w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, albo dawnych szeregach Prawa i Sprawiedliwości jest wiara w to, że uda się utworzyć większość rządzącą w obecnym Sejmie. W gościem naszym tutaj w studiu, choć na łączach była niedawno Elżbieta Jakubiak, była minister i szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego, która mówiła tak, zobaczmy, posłuchajmy. Negocjacje tak zwanego obozu opozycji dotyczą 11 partii. 11 partii wchodzi sk w skład tak zwanej zjednoczonej opozycji. W moim doświadczeniu życiowym i takiej obserwacji polityki polskiej rządowi, który tworzyło 5 czy 7 partii było bardzo trudno, a nie ale przypadek 11 partii w rządzie jest moim zdaniem niewykonalny. Tak jak mówi Elżbieta Jakubiak, 11 partii opozycyjnych versus ta cały czas jednak zjednoczona prawica. Czy zgadza się Pan z Panią Elżbietą Jakubiak? Komu łatwiej będzie tutaj utworzyć większość rządzącą? Ja po pierwsze bardzo lubię Elę, znamy się jeszcze z czasów politycznych, no, dzisiaj różnimy się w ocenie rzeczywistości, ale też jak gdyby, no, w wartościach, ale pozdrawiam ją serdecznie. Nie podzielam jej jak gdyby, uwag. Znaczy, zgadzam się z tym, że można to traktować zamiast trzech klubów jako 11 partii, no, ale to by oznaczało, że traktujemy jako osobny podmiot, nie wiem, partii zielonych. No, to, to jest takie trochę myślenie życzeniowe ze strony tych, którzy życzą dobrze pisowi. I, i jeśli oceniać, kto rzeczywiście ma zdolność stworzenia większościowego rządu, to dla mnie jest oczywiste, że większą zdolność ma opozycja. Ja zresztą, jeśli miałbym coś doradzać opozycji, no to zamiast wzywać prezydenta do tego, żeby jednak im powierzył misję formowania rządu, co wydaje mi się naturalne i oczywiste, to po prostu powinna zebrać podpisy co najmniej 231 posłów, przedstawić to prezydentowi i wtedy prezydent rzeczywiście miałby jakiekolwiek argument na rzecz tego, żeby, żeby desygnować na premiera Donalda Tuska, a nie kogoś z, z klubu największego. Oczy Oczywiście, że ja podejrzewam, że może być kilkoro posłów dzisiejszej opozycji, które nie będą chciały mieć Donalda Tuska jako premiera. Tutaj mam na myśli przede wszystkim działaczki i działaczy razem, czy po prostu lewicy. No ale na szczęście dla opozycji ten, tam jest te 18 mandatów, czy 17 mandatów nadwyżki, więc no jeśli oni nie będą chcieli tworzyć rządu pod przywództwem Donalda Tuska, no to sobie po prostu będą w opozycji wobec tego nowego rządu, razem z Ziobrystami i z nie sądzę, żeby stając przed takim dylematem, rzeczywiście się na to zdecydowali, więc uważam, że mimo wszystko zdecydowanie większe szanse na sformowanie większościowego rządu ma dzisiejsza opozycja. No ale ta lewica, jak pan mówi, już pokazuje pazury. Często jest to na... Te, tego typu opinie oglądamy na Twitterze Anny Marii Żukowskiej, która gdzieś tam już podgryza, podszczypuje PSL. To są spory światopoglądowe. Właśnie między lewicą a PSL-em one się najbardziej ujawniają. I myśli pan, że one mogą stać na jakiejkolwiek przeszkodzie, jeśli chodzi o utworzenie tej większości rządzącej? No, w przeciwieństwie do mojej opinii na temat Elżbiety Jakubia, która była, jak pan widzi, pozytywna, chociaż się różnimy, pani Żykowskiej nie traktuje poważnie, nie będę się odnosił do jej słów. Proszę pamiętać, 15 października nie skończyła się polityka. Wiara w to, że w tej chwili już po prostu na, na opozycji dzisiejszej nie będzie kłótni, podszypywań, sporów, jest po prostu wiarą płonną. No, to, to, oni w dalszym ciągu będą się kłócili o stanowiska jak gdyby no, za zakres wpływu, bo to jest polityka i tego, czy znaczy ktoś kto oczekuje, że to się właśnie skończyło i że nie będzie, no po prostu jest naiwny. I o ile powiedzmy, że słowo pani Rzykowskiej traktuje jako no, wyraz jej jakby to powiedzieć ekstrawagancki jakiejś takiej medialnej, o tyle na przykład bardzo mnie ciekawią i rozumiem zachowania psl którzy właśnie może nie używam słowa podstrzypują, ale wysyłają pewne sygnały, że no, przywództwo na Tuska jako premiera w ale nie jest oczywiste i tak dalej. Tak się robi politykę. Tak się robi politykę. I oczywiście na przykład te, te, te zapewnienia PISU, że oni bardzo chętnie zrobiliby z PSL-em rząd, tylko wzmacniają PSL-w negocjacjach, w prawdziwych negocjacjach koalicyjnych z innymi partiami opozycyjnymi. Trudno się dziwić ludowcom, że będą z tego korzystać. Trudno się dziwić ludowcom, że się nie podpisują na przykład pod hasłem aborcji od, do 12 tygodnia, ponieważ oni nie szli pod tym hasłem do wyborów. I jeśli pod takimi hasłami szła lewica i platforma, to to jest ich problem. Więc pamiętaj. Pamiętajmy, ten proces formowania się rządu będzie wyglądał nie najlepiej, bo wszystkie tego typu procesy wyglądają w ten sposób. Partie mają prawo walczyć o własne interesy, o własne strefy wpływów, o stanowiska, bo tylko w ten sposób można realizować jakieś własne programy i, i wywiązywać się z obietnic, które złożyło się wyborcom w kampanii wyborczej. Więc natomiast oddzieliłbym oczywiście takie kompulsywne wypowiedzi osób, które są niepoważne od, od, od poważnych sygnałów dotyczących, jak gdyby kształtujących przedpole do, do, do negocjacji koalicyjnych. To, co pan przed chwilą powiedział, to jest poniekąd rozwinięcie tego, co napisał pan we wtorek na Twitterze, że 15 października nie skończyła się polityka, trwa walka o stanowiska. Zastanawiam się, czy jednak będzie trwała walka polityczna również o stanowiska w spółkach skarbu państwa, w mediach publicznych. Czy ten sektor polskiego życia społeczno-politycznego pana zdaniem da się w ogóle odpolitycznić? Czy PiS już otworzył pewnego rodzaju furtkę, że tego typu polityka to trzymanie w garści czy mediów, czy spółek skarbu państwa? Państwa, będzie już następowało cały czas i nie tylko w białych rękawiczkach. Czy znaczy, co do mediów mam nadzieję, że rzeczywiście tam nastąpi odpartyjnienie, bo, bo to co się działo to było po prostu już straszne i że tutaj jednak partie albo zdobędą się na to, żeby jednak wysłać tam ludzi, którzy uprawiają dziennikarstwo, a nie propagandę. Ale muszę wejść w słowo. Jest... Już rzecznik prezydenta, był rzecznik prezydenta Trzaskowskiego wedle doniesień medialnych jest typowany jako człowiek, który mógłby zarządzać mediami publicznymi i tutaj już się pojawiają zarzuty, że tego Odpolitycznienia nie będzie. Mniej się to nie podoba, bo, bo albo trzeba po prostu przywrócić, albo wprowadzić de facto od nowa pewien standard w tych mediach publicznych, albo je zlikwidować. Bo, bo, bo jak gdyby teraz przejście na drugą stronę, na drugą nóżkę, to znaczy, że teraz po prostu przyboczni polityków opozycji będą zarządzać mediami publicznymi, to, to, to chyba nie jest to, na co ludzie oddawali głos, chociaż nie wiem, być może właśnie oddawali na to głos, być może ja na to nie oddałem głosu. Natomiast, czyli jak gdyby mówiąc, odpowiadając na Pana pytanie, jeśli chodzi o media publiczne, uważam, że w tym kierunku powinniśmy pójść, natomiast jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to oczywiście się nie da. Znaczy, to, 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 to tam w dalszym ciągu będzie obsadzanie stanowisk według klucza politycznego, oby nie było tak, jak było w przypadku PiSu, że to jest jedyny klucz. Znaczy, że tam, tam się znajdą co prawda osoby, mam nadzieję, że tam się znajdą osoby co prawda powiązane z jakoś z politykami, czy po prostu z opozycją, natomiast jednak noszące element merytoryczności. Jeśli mogę pozwolić na jedną, sobie na jedną uwagę, uważam, że absolutnie skandaliczna jest wypowiedź pana profesora Belki, europosła lewicy, który zapowiedział, że w spółkach Skarbu Państwa należy rozpocząć odszczurzanie. No to jest po prostu język absolutnie haniebny, dehumanizujący. Po, taki, po, po czymś takim, znaczy, oprócz tego, że to jest obrzydliwe, to to jest właśnie trzeba ogłosić właśnie profesora Belkę pierwszym, który rozpoczął ułatwianie PiSowi powrotu do władzy, ponieważ takie, tak, taki język w stosunku do swoich przeciwników politycznych, do, do nominatów pis bądź do polityków pis no jednak jest po prostu absolutnie poza w ogóle standardem demokratycznym i, i warto w, po pierwsze takie słowa napiętnować, a po drugie, warto i, i, no, no, znaczy nie iść śladem pana, pa, pana Belki. Ja zastanawiam się jeszcze a propos spółek Skarbu Państwa, bo w poranku powyborczym, w jednym z poranków powyborczych u nas tutaj w wirtualnej Polsce, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Biejat, Paulina Henning-Kloska, te trzy panie przedstawicielki cały czas jeszcze opozycyjnych partii złożyły deklarację, że tutaj nie będzie wsadzania swoich ludzi na każdy stołek, nie będzie nominatów politycznych, nie będzie kierowania się właśnie polityką w umieszczaniu ludzi w spółkach Skarbu Państwa. Myśli pan, że to w takim razie było jakieś Pobożne życzenie, bo nie chcę mówić, że kłamstwa. No to ja rzeczywiście użyję tego swojego pobożne życzenia. Jeszcze raz podkreślę, spółki Skarbu Państwa będą częścią łupu, o który pójdzie, o którym będzie się dyskutować w czasie tworzenia koalicji rządowej. Wyrażam tylko nadzieję, że będzie to mniej brutalne i nawet jestem pewien, mówiąc szczerze, jestem pewien, że to będzie mniej brutalne, mniej ostentacyjne, mniej bezwstydne niż było w przypadku PiSu i że obok klucza Politycznego czy partyjnego, zastosowane będą również kryteria merytoryczne. I tutaj też jestem raczej pewien, że, że, że tam pójdą ludzie jednak troszkę bardziej wykształceni i lepsi niż było to w przypadku pis Natomiast ta polityka kadrowa się może zmienić trochę, natomiast na pewno nie zmieni się zasadniczo. To nie będzie tak, że od jutra czy za miesiąc w spółkach Skarbu Państwa wylądują tylko fachowcy bez żadnych afiliacji politycznych i bez żadnych poglądów partyjnych. Tak, tak niestety nie będzie. To zmierzając do końca chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment weszli na Pana podwórko, w Pana działkę i tutaj też chciałbym zacytować Pana wpis w portalu X w dawnym Twitterze. Szanowny Panie Donald Tusk, wiem, że to za wcześnie, ale proszę o wskazanie jako przyszłego szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki, a najlepiej wydzielonego Ministerstwa Nauki, kogoś z Koalicji Obywatelskiej lub trzeciej drogi. Ostatnim, czego oczekuje środowisko uniwersyteckie, jest wpadnięcie z prawicowego deszczu. Podlewicową rynnę. Czymże miałaby być ta lewicowa rynna i dlaczego obawia się jej środowisko uniwersyteckie? No, ja nie czuję się gdyby, autorytetem w środowisku uniwersyteckim, więc będę mówił we własnym imieniu. Powiem, czego ja się obawiam. No, obawiam się tego, tej fali, która idzie przez uniwersytety zachodnie, zwłaszcza amerykańskie, czyli takiej fatalnie rozumianej, skrajnie rozumianej politycznej poprawności, dlatego że w samej politycznej poprawności nie ma niczego złego i to jest fajna rzecz. Natomiast tam zostało to absolutnie wypaczone. Polecam kilka książek. Na przykład Rozpieszczony umysł Jonata Haida jest, jest świetnym przykładem tego, czego nie powinniśmy sobie fundować. I ja oczywiście szanuję polityków lewicy i idee lewicowe. Natomiast Ministerstwo Nauki, ale również chyba Edukacji, mam nadzieję, że będą rozdzielone, będzie jakby oazą spokoju i takiego długofalowego budowania społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich, a nie kolejnym poletkiem ideologicznej wojny. Mieliśmy przez ostatnie 8 lat, zwłaszcza ostatnie 4, przykre doświadczenie z absolutnym ideologiem, fanatykiem i człowiekiem, który nigdy nie powinien znaleźć się na tym stanowisku, czyli z ministrem Czarnkiem, który wprowadzał po prostu... Prawicowe, prawicowe, nawet nie ideologie, tylko jakieś w ogóle prawicowe zboczenia, jeśli tak mogę powiedzieć, używając ulubionego sformułowania prawicy, bo to, co się wyprawiało po prostu w szkolnictwie, również w nauce, to było po prostu absolutne zboczenie od tego, co, co muszę to, wejść jak w słowo, się Muszę wejść w słowo i utrzymać tę retorykę. Skoro pan mówi o zboczeniach, to jakich lewicowych zboczeń pan się obawia? Tu oczywiście troszeczkę zejdę z tego słowa, bo, dlatego że czuję, że, że, że zapędzimy się, jeśli będę go używał w dalszym ciągu, w jakiś, jakiś koźruk. Natomiast boję się tego wszystkiego, co związane jest z ograniczeniem wolności prowadzenia badań, z tego powodu, że pewnym osobom to się nie podoba, ponieważ jest to sprzeczne z ich ideologią. I ten trend widzimy na zachodzie, że, że, że debata jest ograniczana, że, że na przykład na, na uniwersytet nie są zapraszane osoby, które przez część studentów uważane są za, za, za jakby, naruszające ich komfort psychiczny. Uniwersytet nie jest, ma, ma zapewnić komfort studiowania, natomiast on jest od rozbijania naszych dotychczasowych sądów, poglądów, ma, ma być miejsce konfrontacji różnych poglądów i niestety część lewiców uważa dokładnie odwrotnie. To znaczy, że studenci nie powinni spotykać się na uniwersytetach z, z treściami czy z poglądami, które naruszają ich dotychczasowe poglądy. No to, to jaka jest wtedy rola profesora uniwersytetu, jeśli nie może rozbić dotychczasowego poglądu osiemnastolatka? No od, od tego jesteśmy, żeby skonfrontować się przy całym szacunku dla odmienności, różnorodności, właśnie swobody dyskusji. Jesteśmy od tego, żeby konfrontować się z poglądami, z myślami, z ideami, które są sprzeczne z tym, co, co, co przyjęliśmy jako 18- czy 20-latkowie, i tego się trochę obawiam. Mam nadzieję, że rzeczywiście, że tutaj koalicja czy, czy większość parlamentarna wysunie na to stanowisko ludzi, którzy to rozumieją i zakończą spory ideologiczne, czy nawet wojny ideologiczne na uniwersytetach i w szkołach i pozwolą dzieciom oraz młodzieży kształcić się w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, a nie powiększać sferę wojny ideologicznej i tych naszych naszych, naszych, naszych potyczek o wszystko. Oto jak widać pan to doskonale rozumie, a jeśli by nastąpił telefon od Donalda Tuska, dzień dobry panie Marku, może by pan chciał zostać ministrem nauki. Ja, ja zawsze w takich wypadkach odpowiadam, że, jak, że na poważne propozycje od poważnych ludzi zawsze poważnie się zastanawiam, ale oczywiście nigdy taki telefon ze strony Donalda Tuska nie, 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 nie zadzwoni, chociaż oczywiście pomarzyć można, bo, 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 bo każdy, kto pracuje w jakiejś dziedzinie, czy to jest nauka, czy nie wiem, sz, szkolnictwo, medycyna, jakiekolwiek inne, oczywiście marzy o tym, żeby, żeby wpływać na rzeczywistość, która go otacza, ale uznajmy, że na, ty, na tych marzeniach się Tutaj zatrzymamy. Marek Migalski, politolog, były europoseł, był gościem wirtualnej Polski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję.